Siema ponownie. Dobra, na potrzeby tego filmu, na potrzeby tego poradnika, zwolniłem cały komputer, włożyłem kartę graficzną z porozem tego 1080, ustawiłem sobie 4 rdzenie 8 wątków, żeby było sprawiedliwie. Pamięci są taktowane na 2666, czyli taki standard składany na budżetowej płycie, na procesorze i3. Zresztą widać, że jest tu 9 założona, nie wiem czy widzicie to czy nie. Jest 9 założona, ma 4 rdzenie, 8 wątków. Chodzi sobie na 2.99, więcej nie pójdzie, bo tak jest ograniczone w BIOSie. W 1080 pozrzucałem wszystko, co się dało. Pamięci chodzą naprawdę na niskich taktowaniach. I jest zrobione... Zwolniłem procesor, czyli GPU o 2000 MHz, więc on tam chodzi praktycznie w trybie eko. Tak samo jest ograniczenie mocy zrzucone na 50% maksymalnej wydajności, co skutkuje klatkami przy Full HD około 90 klatek. Chciałem po prostu, żeby te filmy, które będę teraz tworzył tutaj, były jak najbardziej zbliżone do Was, którzy mają słabsze komputery lub słabsze karty graficzne. To nie jest w żaden sposób nabijanie się, czy w jakiś sposób komuś ubliżanie. Nie, każdy ma tak, jak ma. Nie każdy potrafi posiadać dwa. Tak, i robić sobie co chce. Jeżeli chcesz coś komuś powiedzieć, czy coś mu przekazać, to staraj się to zrobić jakoś tak w miarę sprawiedliwie. Dałoby się tu właściwie rzucić dwa rdzenie, cztery wątki, ale jeszcze potrzeby trochę mocy do nagrywania i to jakoś wszystko tu musi działać, nie? Dobra, tyle słowem wstępu. Spróbujemy dzisiaj ogarnąć. Tam jest jedna akcja zrobiona. Mam nadzieję, że jak teraz włączę ETS-a, to się nie wyburaczy i będzie dobrze mi widać. Powinno być dobrze. Tak, powinien być nagrywany. Gdzieś tu na dole chyba. Spoko. Można by dokończyć tą dostawę, ale chciałem coś innego Wam pokazać. Skonfigurujmy sobie, dobra, tą dostawę. Niech sobie dojdzie do końca. Po prostu dopomina. Spoko. Wiem, że się spóźniłem, wiem. Dobrze. Widać na wykresach, jak się zachowuje procesor. Procesor chodzi na 2,9 GHz. Dobra. Karta graficzna tam też po prostu się ślizga, nudzi. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Załóżmy na to, że mamy nową grę. Całkiem nową grę. Wyjdę do panelu startowego. Zarządzaj profilami. Test wideo. Usuń. Tak. Nowy. I teraz, jak mam to tutaj zrobić, żebyście to w miarę... Może pierwszy założymy nowy profil. A może zrobię Wam tak, przy okazji połączę dwa w jednym. Dajmy na to na przykład, że mamy, chcemy sobie zacząć grać na przykład swoją karierę, robić jako swoją karierę, ale na przykład chcecie grać w konwojach z kolegami, a nie chcecie sobie niszczyć swojej kariery, którą tam pieczołowicie tworzycie i no po prostu nie chcecie sobie ruszać tego konta. Zróbmy taki na przykład profil. Nowe konto i tyle. Nowe konto, dowolne zdjęcie, dowolny samochód, dowolne logo, firma, kogucik, dogiucik, utwórz. Zaraz Wam pokażę coś jeszcze. Zanim cokolwiek zrobicie tutaj przed tym nowym profilem, to na przykład na starym profilu warto wejść na warsztat Steama, zanim tu naciśniesz utwórz i na przykład chcecie sobie grać mając tam ileś tam map i teraz są dwie ważne rzeczy. Tą modyfikację, którą Wam pokażę, wtedy klikacie zarządzaj modyfikacjami. Tą modyfikację, którą Wam teraz pokażę, na tym koncie jest zero, nie ma nic. Pusto, nowe konto, tak jak piszę. Ściągacie sobie z warsztatu Steam. Jest taka modyfikacja, która pozwala Wam odkryć. Są dwie wersje tej modyfikacji. I to Wam polecam, jeżeli ktoś sobie chce zrobić. Tutaj są te profile. Te dwa unlockery, jeszcze tutaj mam 1.41, te dwie modyfikacje powodują to, że na dzień dobry macie odblokowane wszystkie miasta, ale nie macie tras przejechanych. To się często przydaje komuś, na przykład, kto
kto chce zacząć na przykład na konwoju, tak, jakąś trasę, nie? Na nowym koncie, teraz musiał wszystkie miasta odkrywać. Po co? Ja z racji tego, że mam wszystkie DLC, muszę wybrać opcję DLC Edition. Ta osoba, która kupiła świeżo... Boże... Eurotracka wybiera sobie tą base, czyli tą podstawową wersję edycji. Instaluje się tak samo. Zabezpieczamy. Nie, zabezpieczamy. Pisze ewidentnie, że musi być to musi być to włączone podczas kreacji profilu. Tak? Zresztą pisze dokładnie wszystkie miasta, dealerów, agencje do rekrutacji i punkty startowe na ten. No i spoko. Dam to potem w opisie, jak się ta modyfikacja nazywa. Przerzucamy sobie ją w prawo. Jest jako aktywna. Ona mi odblokuje. Przepraszam, odblokuje wszystkie. Ale was, że macie podstawkę, całą podstawkę, interesuje Base Game Edition. Zatwierdź zmiany. Czyli nowe konto, dajmy na to, jakby nazwać, jeden. To już mam wybrane, nie ma to znaczenia, utwórz. I teraz tak. Standardowo klawiatura, to każdy chyba ogarnia. Klawiatura, wiadomo o co chodzi. Sterowanie myszką. Na poprzednim filmiku było to krótko pokazane, tylko trzeba zmienić potem wartości na mniejsze i można używać klawiszy w SAT. Znaczy WS do gazu, hamulca, spację, wiadomo, ręczny i cała reszta. Klawiszologii przepisujecie sobie tak, jak chcecie. Natomiast myszką wtedy można skręcać, jest to bardziej czułe. Ja akurat sobie jeszcze teraz wytargałem gdzieś tam z szuflady pada i postaram się wam go skonfigurować z wami i pokazać, żeby to działało wszystko, że nawet jakiś tam pad za 100 zł, nie stać się na tą kierownicę, nie masz miejsca na kierownicę, dzielisz biurko z bratem, czy ktoś jeszcze inny tutaj jest, nie chcesz tego odpinać, spinać. Naprawdę ludzie, taki pad, no akurat to jest Xboxa Series X chyba bodajże. Nie wiem, dowolny pad, naprawdę, nawet nie musi być oryginał, byle miał te parę klawiszy funkcyjnych. Wybieramy opcję kontroler. Dajmy sobie prosty automat, nie będę wam tu udziwniał. Najprościej jak się da. Jest skonfigurowany, używa wartości domyślnych. Spoko. Kontynuuj. Nawet widzicie, jak karta graficzna chodzi wolniej niż w tej piłce. Musiałem tego 1080 troszkę tutaj zhamować, żeby to było sprawiedliwe, żeby to każdy, bo potem powie, no bo taki komputer, mu to wszystko chodzi. Nie, chodzi mi jak chodzi, najwyżej się wysypie. Nie wiem, pierwszy raz robię, żeby 10-rdzeniowy procesor zwalniał do 4 rdzeni i 8 wątków. To trochę potrwa teraz, bo naprawdę ma co robić, bo to nie chodzi tak wszystko szybko, jak powinno chodzić. Albo się wysypie. Takie rzeczy jeszcze nie robiłem nigdy i zrobię to wam teraz, z wami. Musi pełno modów powyrzucać. Musi pełno modów powyrzucać z głowy, a wrzucić ten. Albo się wysypie, nie wiem. Poczekamy. Albo się wysypie. Może nie? Może tak? Nie wiem, najpierw dam opis do końca, macie to przewidzieć. Nie, ja ruszył. Dobra. Ja z racji tego, że mam wszystkie te bla 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 bla, te wszystkie DLC. Dobra, bądźmy... Zróbmy sobie w Warszawie. W naszej stolicy polskiego kraju, tak? Czy chcesz przejść samouczek? Jeżeli ktoś chce, niech sobie przychodzi, ja nie potrzebuję. Przejdźmy od razu do gry. Tam oczywiście można pominąć te modyfikacje, no nie wiem, czy mam robić taką bardzo prostą, tak naprawdę bardzo prostą podstawę, ale to już chyba przecież to wszystko jest na mapie opisane. Spoko, niech się to wszystko załaduje. No i jesteśmy. Co to ma, jakaś zanówka? Dafik. On już wstępnie jest skonfigurowany sam od siebie, ale jeszcze przejdę wam do menu. W opcjach. Po pierwsze w opcjach kontrolery. Co posiadamy? Już wszystko wywaliłem, nie ma. Simric jest w ogóle odłączony. Proste, tak jak normalnie większość ludzi ma. Klawiatura, mysz, pad lub kierownica. Kierownica na razie nie ma, czy mam tamtą. Będę męczył tamtą, żeby wam pokazać, jak ustawić te kąty skrętu.
Co nas interesuje? Tu mamy jakieś technologie sprężenia zwrotnego. Tym, kto będzie miał pada z technologią, to spoko. Tym, kto nie, no to nie ma. No to większość chyba takich tanich ma. Tu nas interesuje teraz kurs kierowania. Jak widać, lata to bardzo ciężko będzie się sterowało tym. Ja postaram się, ja też to robię pierwszy raz naprawdę z wami teraz tutaj. I postaram się to jakoś ogarnąć, bo żeby to wszystko było w miarę tutaj proste. Dla osób, które posiadają już jakąkolwiek kierownicę, ja teraz zrobię odcinek osobny, jak kupię jakąś taką tanią kierownicę za, nie wiem, 10 euro, jakiś taki typowy marketowy wynalazek. Postaram się z wami to ogarnąć i pokazać, jak to wszystko poustawiać. Co nas interesuje? Czułość kierownicy. Sprawdźmy, czy w ogóle to jest adekwatne do pada jakiegokolwiek, bo czy to będzie pad z Xboxa, czy to będzie pad naprawdę, nie wiem, za 50 zł, 70 zł z targu, już nikomu nie ujmując. Sprawdźmy, co się da tutaj zrobić. Czy tą czułością coś tutaj wyregulujemy? No. Trzeba się trochę pomęczyć. Nie. Nieliniowość. Jest to samo. Tu jedynie teraz nieliniowość układu powoduje to, że szybciej przesuwa, z tego co widzę. Czy mi się zdaje? No, tak samo. Martwa strefa. Martwa strefa to jest tutaj. O. Teraz generalnie, jak jest martwa strefa na zero, on będzie wam jeździł, gdzie będzie. Gdzie będzie chciał. Tutaj po prostu trzeba się pobawić. Należy mieć zawsze na względzie, żeby mieć u góry te. To będzie w temacie kierownicy. Mieć u góry ten czułość kierownicy, nieliniowość, a tutaj będziemy się bawić teraz martwą osią. Sobie postaram jakoś delikatnie ustawić lekko na palcu i kasować ten luz. O. Jeszcze raz ustawimy sobie lekko na palcu delikatny skręt. Na przykład w okolicy S i teraz tylko ciężką myszką dojechać. Dobra, odróbmy teraz tak, co się stanie. Po prostu chodzi o to, żeby on zaczął skręcać wtedy, kiedy wy chcecie, a nie kiedy on chce. Natomiast nie wolno też przeholować, w pewnym miejscu się wam ten martwy punkt traci i będzie zero-jedynkowo, pełny skręt tak jak klawiatura, nie? Da się trochę tutaj podreperować i zaczyna... Trzeba znaleźć tak zwany złoty środek. Nie wiadomo, że te kontrole od Xboxa są troszkę bardziej precyzyjne, no ale już jest widać ewidentnie, że muszę użyć dużej... Nie chcę ruszać kamery, bo to będzie... Może zobaczycie sobie to tam, a ja tu. Że muszę dosyć dużo użyć przesunięcia na palcu, żebym zaczął skręcać, nie? Czyli w okolicach litery K musi to być. Jak damy od razu martwe pole na zero, to dosłownie delikatny ruch. Nie? I już te pierwsze początki, ona zaczyna nam to już uciekać i nie trzyma osi. Co często dużo osób to zgłaszało, że mimo na prosto ona mu ucieka mu zestaw, nie? To jest właśnie ta martwa oś. Często w wyrobionych, już to już trochę ma też przelatane, często w wyrobionych padach lub niskiej jakości tych kontrolerów będzie się wam to na przykład w tej pozycji trzymało. Mimo, że ustawić kierownicę na prosto, ona będzie latać na przykład tutaj. I to wszystko w programie się reguluje. Wiadomo, że jak przewinę teraz na maksa w prawo, to raz, że wyjechałem poza zakres w ogóle już, a on teraz będzie działał na zasadzie zero-jedynkowej. Dosłownie delikatne przesunięcie i chyta tylko poza połową, swojej tej martwej osi, tak się to nazywa, więc zostawmy go na okolicach K, żeby on był delikatny. Zobaczmy teraz, co się trzeba zrobić czułością. Czy to coś nam pomaga? Zaczekaj. Tutaj trochę to pomaga. Natomiast to będzie miało większe znaczenie, jeżeli chodzi o kierownicę. Tu jest tylko martwa oś do tego. Dobrze, to mamy ogarnięte. Oś przyspieszania. To się będzie ruszać razem z tym. Sorry. Dobrze, to przytrzymam ręką. No, nie, też się będzie przewijało. Tutaj jest temat taki sam. Jak dużo ma się tego gazu wcisnąć? Żeby już chytał od razu od początku, czy jednak trochę mu tam zostawić? Zostawić mu trochę tego luzu na tym początku, nie? To jednak musiał być przed literką K troszkę. Zobaczymy to trzeba. To wszystko trzeba siąść naprawdę i regulować. Hamulec ma też trochę luzu. Zostawmy go podobnie.
zwiększają martwość, będzie tylko 0,1 dokładnie. Hamulec warto, żeby na mnie rzucało tą naczepą po tym, przy hamowaniu. Tak jak się jej kolację przed nagrywaniem. Dobra, a teraz oglądanie się mamy tutaj na tych. Te osie to już właściwie wedle uznania. Mamy to w automacie, co tu jest ciekawego? Pozycja LS, RS. Sprawdzimy to w trakcie. Ona jest w automacie, więc ustawiłem prosty automat. Resztę to już musicie sobie sami dopasować. Skrzynia biegów jest w prostym automacie. Czy to by był jakiś inny, prawdziwy automat, wtedy można by to ustawić klawisze YA. YA i wtedy może być takie tam biegi zmieniane, że albo do przodu, albo luz. Na przykład mamy zbyt niski poziom powietrza i trzeba napompować szybko, wtedy na tym prostym, prawdziwym automacie na klawiszu A zrzucasz mu z drive na neutral, przegazowa, no i nabite są zbiorniki, wrzucasz z powrotem na przykład na YD i jedzie do przodu, nie? I reszta się odbywa automatycznie. A ja zrobię dla was normalnie całkiem na prosty automat. I tyle. To mamy ogarnięte. Teraz klawisze, przyciski. To wszystko jest do przeregulowania. Podstawowy jest zawsze to, co będzie. Podstawowym zawsze będzie ten, który się wgrał z ustawień defaultowych, z ustawień podstawowych ATS-a, na podstawie tego, co stwierdzi. Odsuniemy to przepisanie. Może być na... Zostawmy sobie tutaj na dole to odpalanie, chyba ktoś woli na klawiszach. To jest wirtualność dowolna tego. Pamiętaj tylko o tym, że skręt będzie tutaj i tu będzie obracanie głowy. Tak jest najprościej. Natomiast możemy sobie tu wrzucić na przykład, na, żeby to jakoś wyglądało fajnie, lewy kierunkowskaz na przykład, proszę, jako właściwy. Co to z takich jeszcze bardziej realnych? Tutaj możemy sobie wrzucić tryby świateł, na przykład na zielony, tak jak w samochodzie, że mamy te zielony. Co możemy tu jeszcze wrzucić na szybciutko? Zróbmy na przykład hamulec ręczny, który się nam przyda, on jest tu na spacji, jak wrzucę na czerwony. Ktoś jeździ w nocy, zróbmy mu na przykład przednie światła długie. A i co jeszcze? I na przykład dajmy na to, że awaryjne na żółty, czy ostrzegawczy, nie? Tak. A klakson, na przykład dajmy na to sygnał tematyczny na dole, na świetny do góry, wycieraczki na przykład na lewym. I co jeszcze nas interesuje z takich najwłaściwiejszych? Chyba nie jest wszystko, że nie mam zamiany, załączenie. Zostawmy sobie go na i V. No i spoko, to mam ogarnięte. W rozgrywce, czy coś ważnego, rozgrywka jest też, to już sami sobie tu możecie wybrać. Jedyne co potem jest bardzo ważne, i to wiele osób tutaj ma, tak jak właśnie teraz jest ustawione, chcecie się ścigać, używać ETS-a dwójki jako Forza Horizon, spoko. Tylko powiem osobiście, że jak ja potem jeżdżę często na konwojach na przykład, czy gdzieś na ziemi, drażniące jest tak, ktoś popieprza kogoś. To nie chodzi o to, że jestem zazdrosny, że ktoś leci 170, tylko ludzie, nie róbcie z symulatora jazdy ciągnikiem siodłowym Forza Horizon 4. No bo to tak raczej nie istnieje tego. No wiem, że nie każdego stać na to, żeby mieć w bibliotece gier 30 gier, no ale miejcie też szacunek do innych, że jak ktoś jedzie normalnie obok i ma do tego, to nie chodzi o to, że mam tam simriga i sobie te biegi zmieniają. Spoko, to nie, chcesz być, jedź pierwszy, spoko. Tylko naprawdę to jest pewien poziom. Ja przeważnie stawiam wszystko sobie tu na minimum, czyli zawieszenie i kabina, bo chcę, żeby to było jakoś w miarę fajnie się dobujało. Stabilność na połowę i naczepa. To ja wiem, że jak ktoś gra na klawiaturze, to ma naprawdę na to. Bo ta gra naprawdę, jak też jak zacząłem grać na klawiaturze, czy nawet już na jakiejś tak padzie, ta gra dla mnie była naprawdę nudna, po pierwsze bez modyfikacji, a po drugie nudna. No bo to jednak... Mając kierownicę, wtedy można poczuć ten samochód, jak on tam pracuje, jak on się buja, że jednak wchodzisz w ten zakręt i czujesz, jak on jednak wypływa ci z zakrętu, nie? Do tego też przejdziemy. I siłę hamowania będziemy dobierać sobie na podstawie tego, co nam się tutaj uda, bo często na ustawieniach defaultowych, ja tak miałem chwilę temu na klawiaturze, przy hamowaniu potraficie na czepa się postawić bokiem. Jest to fajne, jest to realne, wtedy wiesz, że musisz uważać na ciężkę z palcem hamulec, ustawić sobie, dozować hamulec, nie mówię o jakimś zestawie hamulcowym, który tam jest zmodowany, czy w jakichś innych wyższych półkach typu Fanatec, czy inna wyższa półka jeszcze. Nie, gdzie tam ceny sięgają 4000 zł za zestaw hamulcowy.
co może kiedyś się mi uda zakupić. Dobra, to mamy ograniczenie prędkości, możemy się zdjąć, bla bla bla. Włączanie, wyłączanie, spoko. To mamy ogarnięte. Nowe konto, przypominam, mamy włączoną modyfikację, żeby nam wszystkie te miasta się pokazały. No i spoko. Standardowo F5, sobie wiem, o co chodzi, mapa. Czyli jednak teraz jest troszkę za mało ustawiony. Bo jednak w grze wolniej mu to idzie niż normalnie, nie? Ciężko się tym jeździ. Hamowanie? O, hamowanie jest ok. Dobra. Zbyt wolno się kręci kierownica. Kontroler. Kontroler i to było w czułości. Może zwiększymy trochę mu czułość. Co się teraz będzie działo? Już jest trochę szybciej, nie? No to jeszcze raz. I tak długo, aż ustawicie to wszystko. Bo naprawdę to ciężko jest komuś pomóc przez Facebooka, nie widząc menu. Zróbmy na przykład na połowę. Jak to będzie, bo też chodzi o to, żeby to nie latało po nam po całej drodze. No, już to jako zaczyna nabierać kształtów, nie? On się zaczyna kłaść. Da się tym sterować, spróbuj będzie zaparkować na automacie, czego nie lubię robić. To nawet na tym padzie naprawdę, niech ten pad będzie, sobie wyłączę podbicie basu, bo mi tu dudni cały pokój. Niech ten pad już naprawdę będzie za te 50 zł, ale chociaż żeby mieć tą gałkę. Hamowanie. Zobaczmy się kamera tam. No proszę, jak fajnie kabina pracuje. Jest jeszcze modyfikacja włączona. Ale widać to, nie? Jak to nam pracuje. I naprawdę, nawet taki głupi pad. Nawet podrubasz Xboxa za 80 zł. To już powoduje to, że jednak się lepiej gra. Fakt, że jednak jeszcze jest to, że się buja ten zestaw, bo tak jest ustawiony. Ale już jest lepiej, nie? Jakieś tam wibracje są. Z tym hamowaniem, no. A ten zestaw, co my tam mamy, w ogóle włożone. 11 ton, nie jest najgorzej. To wszystko potem się można wstawić w menu, żeby to było szybciej działało, czy chcemy się obracać, czy nie chcemy się obracać. Spoko. Zróbmy tą dostawę. Niski poziom tego, nie? Niski poziom jest... Powietrza w układzie, dobra, ja nie mam. Jeszcze miałem włączyć opcję automatycznego centrowania. Wtedy się lepiej jeździć. Opcje, rozgrywka, chyba to było w rozgrywce bodajże. Symulacja, tylko gdzieś to musi być prosty automat. Polski, nie. Opcje, kontrolery. Technologia sprzężenia, oś. Wyśrodkowane, przywróć kontroler. Gdzie to było? Strona sterowania, oś martwa, oś. Tu to musi być. Preferowana długość. Prosty automat. Jest, autośrodkowanie włączone. Czyli on sobie już sam to wrzucił ze standardu. Zapłacimy? Może nie, powiem, że w prawo z końcem. No i kierunkowskazy działają, nie? Na tych górnych klawiszach. To też fajnie wygląda, jak potem jedzie się z kimś. Też sygnalizuj, że skręcasz, nie? Sygnalizuj człowieku, że skręcasz. Co też miało być? Światła są. Nie? Światła długie. Awaryjne też świecą. Teraz ktoś się jeszcze pytał, jak włączyć, kiedy słyszałem też na takie, czytałem też, że nie wie, jak włączyć światła u góry. Powinno być to z automatu na klawiszu F4. W regulacji świateł trzeba zaznaczyć tutaj
to, co mamy u siebie. Jeżeli będziesz miał jakieś dodatki z przodu, na dachu, zaznacza, że mają być. Tak? To są dodatki na dachu lub dodatki z przodu, które montujemy tutaj na grillu. To wszystko tutaj jest do opisania. To są takie podstawy. Wiadomo, światła długie są teraz zapalone. Byłaby u góry, były u góry jakieś dodatki na dachu, no to wtedy się świeci. Wiadomo, podświetlenie. I ostrzegawcze też z tego miejsca się załącza lub ręcznie. Lub ręcznie na klawiaturze. Ale my nie posiadamy nic, no to nie ma. Lusterka i fotel to wiadomo, każdy sobie ustawił wedle siebie. Gdzie wszystko świeci. Pominiemy je. Nie, spoko. Wykonaliśmy pierwsze zadanie. Tak, to jest nasza centrala. Oczywiście, spoko. Czyli co? Jazdę padę mam ogarniętą. Weźmy sobie jakieś szybkie zlecenie. Mapa świata, gdzie jestem w Warszawie. Aha, o. Wracając do tematu na początku. W tym modzie, który teraz był włączony raz na początku, macie wszystkie miasta odkryte. To jest bardzo pomocne właśnie podczas jazdy na konwoju, tylko ktoś gdzieś tam stoi i nie masz tam jak dostać albo coś. Były takie pytania. Można sobie wziąć taką modyfikację, ma wszystkie miasta odkryte i spoko, natomiast jest zwiedzony 0%. Nie? To na przykład, jeżeli ktoś sobie chce zrobić drugi profil pod konwój. I tyle. I teraz od was tylko zależy, co chcecie robić dalej, czy nie chcecie robić. Dobra, to mamy załatwione. Mamy pierwszą traskę zrobioną. Zapiszmy sobie to na razie. Ja sobie zapiszę jako na przykład, dajmy na to test nowego profilu. Zapisz. Wyjdę teraz do menu. Tak, panel startowy. Nowe konto. Jedynka, prawda? Wejdę teraz w zarządzaj modyfikacjami, bo też się pytali ludzie, jak tutaj ogarnąć temat modyfikacji. Tą modyfikację już nie potrzebuję, więc ją wyrzucam stąd. Jest brak aktywnej modyfikacji. Zróbmy zatwierdź zmiany. OK. Jeszcze raz. Ściągnąłem sobie modyfikację z warsztatu, które wam pokażę jak, czy na przykład z internetu. Wrzuciłem do katalogu moje dokumenty Eurotrack 2 mod i ten plik musi być z końcówką SCS. Na przykład szybkajazda.scs. Wrzucasz ten mod z katalogu pobrane do katalogu moje dokumenty, nazwa użytkownika Eurotrack 2 i tam jest katalog mod. Wrzucasz go tam, włączasz grę, nigdy nie robisz tego w trakcie gry, tylko i wyłącznie modyfikacje z warsztatu da się robić w locie, czyli tutaj. Zarządzaj modyfikacjami. Ona się nam tutaj pojawi wtedy. Co jest bardzo ważne w takich modyfikacjach, tu są wszystkie wyłączone. Jeżeli tutaj świeci się na czerwono, pisze jak byk, jest niekompatybilny, ten mod nie będzie wam działał. Wszystkie inne, które są na szaro, znaczy, że są, ale nie są włączone. Teraz wam może pokażę taki prosty. Tematy graficzne pomijam, każdemu doradzam, tak więc pomijam te tematy na tekstury. To jest fajny patent na fizykę jazdy. Efekt dźwiękowy. Brutalny. Fajny patent na ilość samochodów, które jeżdżą. Natomiast wam chcę pokazać jeden patent, jak szybko zrobić sobie poziom i pieniążki na to. W tej modyfikacji on niby znaczy 1.39, a ostatnio chodziła. Sprawdzimy, czy to się uda zrobić. Tą modyfikację, którą tu widzicie, a potem to uszczególnienie za 1.47 zrobiona. Zatwierdzamy, ona jest pobrana. Żeby nie wiedzieć, jak się pobiera, to jeżeli na przykład ktoś nie ma nic, żadnych modyfikacji, wchodzisz w warsztat Steam, jesteś w Eurotrack Simulator i tu się po prostu szuka. To, co nas interesuje, na przykład dajmy na to, że chcemy teraz mieć jesień. Mamy akurat jesień, weźmy sobie jesień. Czyli wybrałem sobie, wyszukiwuje się to tutaj, co nas interesuje.
Ostatnio ludzie dużo pytają o dodatki, tak? No to zróbmy. Jak się nazywa wnętrze samochodu? Interior. Interior. Szukaj. Jest. Wszystko, co chcecie, jest. Ja mam tam DAF-a wrzuconego, tak? Dark Interior. Scania. Wszystko, co potrzebujecie, na przykład, jest tutaj do wzięcia. FH2009, Scania S. A na przykład zróbmy tutaj DAF Interior. Czy będzie coś do DAF-a? Nie, nie będzie do DAF-a, bo to DAF by nie był mój. Haha, nie, nie zrobicie. Spoko. Trzeba by mieć na chwilę, ale to da się ogarnąć. To da się ogarnąć. Wyjdź. I tak to wygląda w temacie modyfikacji. Może to podzielę na dwa filmy, bo za chwilę będzie to miał film o godzinę i tego nie będzie chciał oglądać. Dobra, zatrzymaj się na tym miejscu, co tutaj jest. Zatrzymaj się na tym miejscu i zrobię wam kolejny film. Czy chcę opuścić? Tak, chcę opuścić. Spoko. Czyli w tym filmie poznaliśmy, jak zrobić sobie konto z odblokowanymi wszystkimi miastami na podstawowej wersji. Ja mam wgrane wszystkie DLC, więc musiałem wziąć DLC dla wszystkich map. Na tym pokazałem wam, jak najprościej zrobić sobie jakiekolwiek sterowanie, naprawdę, żeby się nie męczyć na klawiaturze i przyporządkować to do pada. Z mojej strony chwilowo tyle. Było sprawiedliwie na 4 rdzeniach. Jeszcze mogę włączyć 2, ale potrzebuję do nagrywania kolejne 2, nie? Dobra. Coś to proszę komentarz, czy się podobało, czy się nie podobało. Łapa w górę, łapa w dół, nie wiem, zrobię taką serię. Potem zapnę może kierownicę to na znak, nie chcę, że wam pokażę, jak to zrobić. A najprościej będzie, jak zakupię jakiegoś takiego unitarną kierownicę i ogarnę to przy pomocy kierownicy. Dobra, spoko. Ja to wgrywam i zaraz wam wrzucę kolejny filmik, jak ogarnąć modyfikacje, o które też często pytacie, ale pierwszy sobie zrobimy drugą część tego filmiku, który wam pokażę, jak zrobić szybciutko pieniądze, level, żebyście byli gotowi do jazdy na konwoju na nowym profilu, który jest zupełnie niezależny od waszego karierowego profilu, nie? Dobra, więc ja to minimalizuję, bo zamykam. Nie chcę być, może się nie wybaczę. Po prostu wyłączę ją na nagrywanie, wyłączę na. Po prostu.